więc jego pan sobie obejrzy dokładnie, bo to i telewizja będzie kręcić i kronika, więc wie pan, technicznie, czy pan da radę podczepić do tego helikoptera, bo ja tu jestem głównym konsultantem do spraw artystycznych, wie pan, żeby to wszystko razem miało jakiś wyraz. Podczepić to się da spokojnie. Szydonki ostatnio ustawia milicjantom i to przy jakim wietrze. Tak mi dziękowali, że nie wiedzieli, w co mnie całować. No dobrze, to sprawę umowy dla pana zaraz omówimy z prezesem Komitetu Budowy. Pan idzie ze mną. Dobra, dobra, już schodzę. Więc tu pan podejmuje się, można powiedzieć, całej tej sprawy, bo pan ma helikopter. Znaczy, w każdej chwili może pan mieć. Mogę mieć. Z tym, że godzinę wcześniej muszę o tym wiedzieć. No i cena jest konkurencyjna, bo pan nam załatwia za 30 patyków, a oficjalne ceny zaczynają się od 55 za godzinę. Też konkretnie proszę się komunikować. Do mnie, tak. Ja tu pana numer mam. Jak tego będzie potrzeba, zadzwonię do pana i już tam pan wtedy przyjdzie, czy się ze mną skontaktuje, jak tam panu będzie wygodnie. Więc moim zdaniem, po co mamy 3 razy przepłacać, jeśli mamy tu faceta, ja sobie też zarobię. Teraz tak, słomę załatwiłem spod Koszalina, z PGR-u, a do środka można dać, to społecznie, także nic nas nie kosztuje. A co ważne, taśmy będę miał z nadwyżek, więc się nakręci filmik i też nic nas nie będzie kosztowało. Także jesteśmy do przodu na tym jakieś 180-200 tysięcy. Mów. To już wszystko. A, załatwiłem, że misia kupi Muzeum Ludowe w Olsztynku. I to będzie ekstra 150 tysięcy. No i co? Słuchaj, ty będziesz robił dziadowskie oszczędności na 100-200 tysięcy, żeby nas byle łajza z kontroli wziął za tyłek. Więc wbij sobie w ten twój oszczędny, kierowniczy, filmowy łeb. Pieniądze należy zdobywać legalnie, a nie lewymi kombinacjami. Ten twój szczurek z helikoptera może sobie fruwać za ćwierć ceny z twoją żoną, a my... Zapamiętaj sobie to. Wynajmiemy helikopter na 10 godzin za pełną stawkę godzinową od instytucji. 10 godzin słownie. Ale to jest kilkaset tysięcy. Zapłacimy. Film zrobi na zlecenie instytucja i zapłacimy. Rachunki mam z Cepeli na 280 tysięcy. Zapłacimy i nie sprzedamy misia żadnemu muzeum, nawet narodowemu, za milion. To znaczy nie chcesz zarobić. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to. Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu i co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach. Nie. Nie stać się. Ty musisz oszczędzać. Słuchaj, Rysiek, ty nie bądź taki demagog. Jak ty robisz kombinację, to jest wszystko dobrze. A jak ja coś zaproponuję, to mi robisz szkolenie. Ja kombinację? Powiedz mi jedną, dam ci wypić całą butelkę koniaku. Daj mi 50. No mów! A kto nakręcił aferę z fałszywym bratem? Przerwane zdjęcia, ogłoszenie. Kosztowało mnie to ponad 300 tysięcy. Ciebie? Pieniądz jest pieniądz! Kilkaset tysięcy. Za niepewne kilkaset dolarów. I to jak ciotka będzie miała gest. I to według ciebie jest w porządku. Janek, nie mieszajmy myślowo dwóch różnych systemów walutowych. Nie bądźmy pewek sami. Dostajemy za tego misia jako konsultanci 20% ogólnej sumy kosztów i już. Więc im on jest droższy, ten miś, tym... No... Koniaczek? Podwójny. Stać mnie. No...